14 listopada odbyła się ostatnia sesja obecnej Rady Miasta. Decyzje, które zostały podjęte, nie były jednogłośne. Mieszkańców miasta czekają podwyżki. Pomimo składanych obietnic wyborczych, podwyżki i tak nas czekają w 2019 roku. Wzrośnie podatek od nieruchomości o 1,8% oraz środków transportowych o 2,5%. Za takim rozwiązaniem było 11 radnych, jedna osoba była przeciwna, a trzech radnych wstrzymało się od głosu. Skarbnik miasta zaznaczył, że proponowane nowe stawki podatków są jego zdaniem zmianami kosmetycznymi i nie są znaczącą pozycją w budżecie miasta. To jeżeli chodzi o wpływy do budżetu, nieznaczne, bo w przypadku środków transportowych w granicach 42-43 tysięcy w stosunku rocznym. Natomiast jeżeli chodzi o podatek od nieruchomości, wzrost wpływów rzędu 200-230 tysięcy złotych, no, mówię kosmetyczne. Za podniesieniem podatków było 8 radnych, 6 głosowało na nie, a 3 osoby wstrzymały się od głosu. Przeciwna podwyżce tego podatku była m.in. radna Karina Młodzianowska. Ja ogólnie jestem przeciw utrudniania życia mieszkańcom przede wszystkim. Każda podwyżka dla mieszkańców odbija się na ich kieszeni. My staliśmy na stanowisku zawsze, moje ugrupowanie stało na stanowisku takim, że mieszkańcom nie powinno się podwyższać opłat, więc stąd moja decyzja i głosowanie przeciw podwyżkom podatków. Tymczasem burmistrz Majewski jest optymistycznie nastawiony do nowych stawek podatkowych, które nie powinny być uciążliwe dla mieszkańców. Przede wszystkim tym, że do 15 listopada musimy złożyć prowizorium budżetowe. Nowa sesja Rady Miasta nie zdąży się ukonstytuować. Było jeszcze parę uchwał, które musieliśmy podjąć, między innymi dotyczące lasów państwowych. Absolutnie nie chciałbym dopuścić do sytuacji, która miała miejsce w 2012 roku, gdzie proponowana stawka, wzrost podatku od środków transportowych o 10% spowodował ubytek nam jednostek transportowych z terenu miasta. Kolejna sesja Rady Miasta, na której spotkają się już nowi radni, odbędzie się 21 listopada.